Witam Państwa bardzo serdecznie ze stadionu toruńskiego Pomorzanina. Adres ten sam, szosa Chomińska 75. Przed nami mecz trzeciej kolejki rundy jesiennej sezon 2019-2020. Hokeje na trawie. Pomorzanin Toruń podejmuje LKS Gąsawa. LKS Gąsawa rozegrał dotychczas dwa spotkania, ma w swoim koncie 3 punkty. Bilans bramkowy pałuckiej drużyny to 7 bramek strzelonych i 9 bramek straconych. Najlepszymi strzelcami LKS-u są Marcin Stykowski i Mikołaj Marczyński. Mają po 2 trafienia. LKS Gąsawa zajmuje 5 miejsce w lidze i gospodarz dzisiejszego spotkania Pomorzanin Toruń. Toruńska drużyna rozegrała również 2 spotkania, ma na swoim koncie 3 punkty. Bilans bramkowy Pomorka to 6 bramek zdobytych i 6 bramek straconych. Najlepszymi strzelcami toruńskiej drużyny są Michał Kunklewski i Krystian Makowski. Jak dotychczas zdobyli po 2 bramki. Pomorzanin Toruń jest trzecią drużyną tabeli. I tradycyjnie życząc Państwu wielu sportowych emocji, zapraszam do oglądania relacji z tego spotkania. Witamy serdecznie obydwa zespoły. Asystentem Robert Krzyński, kierownikiem zespołu Wiśniewski Wojciech. A nad zgodnością z przepisami w dzisiejszym spotkaniu czuwać będą panowie sędziowie Mariusz Orzeł i Łukasz Orzeł. Pierwszy krótki ruch dla toruńskiego Pomorzanina. Pierwsze bramki dla Pomorzania Toruń Arkadiusz Rutkowski. Jest i się
Krótki ruch dla toruńskiego pomorzanina. Pomożanie! Pomożanie! Pomożanie!
Kolejny, piąty już krótki róg dla toruńskiego Pomorzanina. Pomorzanin przed szansą podwyższenia wyniku. Do końca drugiej kwarty została minuta i 21 sekund. Proszę bardzo. Bramka. Drugą bramkę dla toruńskiego Pomorzanina zdobył Krystian Sudoł. Pomorzanin Toruń LKS Gąsawa 2-0. Zakończyła się pierwsza połowa spotkania. Pomorzanin Toruń LKS Gąsawa prowadzi. Pomorzanin Toruń 2-0. Bramki dla toruńskiej drużyny strzelili Arkadiusz Rutkowski i Krystian Sudoł. Na murawie mamy już zawodników obydwóch drużyn. Za chwilę rozpocznie się trzecia kwarta meczu. Pomorzanin Toruń LKS Gąsawa. Trzecia kwarta pojedynku hokej Superligi pomiędzy Pomorzaninem Toruń i LKS Gąsawa. Do przerwy prowadzenie. Naszego powodu!
dostał po te kurwa ze Śląska. Nas nikt kogo nie będzie. No słuchaj, no człowieku, jeżeli on sobie wymyśla, że ja byłem 2 lata temu wybrany na delegata Nawalny z Armenia Okrągowego Związku. Tak samo był, Roman. Tego ten jak no, to było drugie. Nie ma już trzeciego. Trzecia kwarta meczu i pierwszy krótki róg dla LKS-u Gąsawa. LKS Gąsawa stoi przed szansą zniwelowania wyniku. Zalina, Michał Racinieski, ukarane zieloną kartkę, co oznacza 2-minutowe wykluczenie z gry tego zawodnika. Walny na poprzednim czerwcu. Walczy pan prezes Sobolewski, to on się również człowieka, który jest po wyroku i też nie do końca usiedział. No, w końcu, zdrowo, warunek. Trzecią bramkę dla toruńskiego pomorzanina zdobywa Patryk Karamus. Ай-яй-яй.
już teraz będzie w ramach. Zakończyła się trzecia kwarta meczu. Pomorzanin Toruń, LKS Gąsawa prowadzi Pomorzanin Toruń 3-0. Rozpoczyna się czwarta kwarta meczu. Pomorzanin Toruń, LKS Gąsawa prowadzi toruński Pomorek 3-0. Ten, że jest po prostu Wydział Gier i Dyscypliny, mi się wydaje, że w tej chwili w ogóle nie istnieje w polskim związku, nie ma czegoś takiego, bo w ogóle nie ma żadnego... My czekamy! Pierwsza bramka dla LKS-u Gąsawa. Oczywiście. Co? Byłem na tych mistrzostwach, wiem, potrzebne było wynajmowanie targu. Niech, ale duże... Czwartą bramkę dla toruńskiego Pomorzanina zdobywa Krystian Makowski. Piątą bramkę dla toruńskiego Pomorzanina zdobywa Krystian Makowski. Nie, on już był w Sejmie siedział i on już nie chciał być rektorem. On wolał, widziałby się tam lecieć. Thank you.
Kolejny krótki ruch dla toruńskiego Pomorzanina. Przypomnę, Pomorzanin Toruń prowadzi z NKS-em Gonsawa 5-1. Kolejny krótki ruch dla toruńskiego Pomorzanina. Strzelcem bramki dla drużyny toruńskiej Michał Danik. Zakończyło się spotkanie Pomorzanin Toruń LKS Gonsawa. Zwyciężyła drużyna toruńskiego Pomorzanina 6-1. Bramki dla toruńskiej drużyny strzelili Arkadiusz Rutkowski, Krystian Sudał, Patryk Karamus, Krystian Makowski 2 i Dawid Michał 1. Honorową bramkę dla LKS-u Gonsawa strzelił Paweł Antoniewicz. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na inne mini relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.